MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy w dzisiejszej recenzji i dzisiaj przedstawię wam ostatni z trzech motorów Ghost Ridera, które były w kolekcji w 95 roku. I ostatnim z motorów jest motor, taki Harley można powiedzieć, Johnny'ego Blaze'a. I ten motor szukałem najdłużej. Najdłużej o dziwo. Jest taki najmniej spektakularny, no to jest Johnny Blaze. Ale tak jak mówię, ten motor był, szukałem go najdłużej. I no i tyle. Ale go znalazłem. Dzisiaj chyba trochę łatwiej jest z nim. Z jego dostępnością, ale na ten czas, kiedy ja go szukałem, to no, był kłopot. Był kłopot, długo mi to zajęło. No ale w końcu go, jak widać, dostałem. Tutaj mamy naszego Johnny'ego Blaze'a pokazanego. Ej, światło mi się odbija. Tutaj mamy figurkę Johnny'ego Blaze'a. Figurka trochę różni się względem tego, co możemy zobaczyć na grafice, ponieważ Johnny Blaze jest zwykłą figurką tego Johnny'ego Blaze'a z pierwszej serii, tylko jest bez płaszcza i tutaj jego ręce są gołe, tak jakby ma tylko kamizelkę ubraną, a tutaj widać, że ma ubraną kurtkę z rękawami. Mogli po prostu pomalować mu ręce imitacją kurtki. Znowu no battery required, tak jak tutaj mamy. I z tyłu, oczywiście tu jest dokładnie to co zawsze. Tu są dwa kolejne motory, czyli Ghost Rider i Vengeance. A tutaj mamy naszego, można powiedzieć, Harley'a takiego. No i naszego Johnny'ego Blaze'a, który tutaj jest taki, jaki powinien być. Czyli ma normalną kurtkę, jak widzimy. Jego ręce, tak jak powiedziałem, są pomalowane. No, a tak naprawdę figurka, proszę bardzo, ręce cieliste. Zwykła kamizelka. Coś się troszkę pomylili. Albo mam białego kruka. Jedno z dwóch. Dobra, lecimy, otwieramy. Motor kupiłem jak każdy poprzedni, jako nówkę sztukę nieotwieraną od 95 roku. Także było grubo. Wyciągamy naszego Johnny'ego Blaze'a na wyjście. Tak się figurka prezentuje. Czyli ta jest identyczna jak tamta. Z tym wyjątkiem, że ten ma całe okulary. A nie ma jakiegoś takiego dziwnego okulara jak tamten. Włosy w kucyk. Widzę, że nogi tych figurek wszystkie są takie, coś z tymi stopami mają, żeby się po prostu dobrze trzymały tego motoru. Stawy kulkowe. Nic nadzwyczajnego. Punkty artykulacji takie same. Jego elementy świecące w ciemności to rękawice. Widać, że są takiego innego koloru. I chyba klamra od pasa. Też się świeci. No i to tyle. Johnny Blaze pod ścianę. I zobaczmy nasz motor. Czy tu coś mamy? Tutaj mamy tylko i wyłącznie karteluszkę. A na karteluszce co i jak z naszym motorem, czyli instrukcja, czyli do pudła. Lecimy dalej. Oj. Motor coś podnosi. No nie podnoś się, no to cholero jedna. Dobra, pudło na bok. Nasz motor jest tutaj osadzony. No i to jest taki oto Harley, można powiedzieć, krótko ujmując. Tak to wygląda. Kierownicę ma trochę nie jak Harley'ową, tylko bardziej jak do Chopera. Takie opuszczone te drążki. Tak to wygląda. Tutaj masz czałkę, która fosforyzuje w ciemności. A tutaj ma zamontowane takie działo na tą czałkę i te działo oczywiście strzela. Ma dużo elementów fosforyzujących, bo ma strzałkę, tutaj te płomienie, przednie i tylnie oczywiście.
Tutaj ma przycisk od działa, fosforyzuje tutaj ta czaszka na baku, fosforyzuje ten przycisk, tutaj te tłoki od amortyzatorów, tutaj te jakieś nity, nie nity, tylko śruby, które są takimi mini czaszkami, jakby nie, to nie czaszki, to kości są skrzyżowane. To wszystko fosforyzuje, zresztą widać, że to jest takiego gumowatego, chociaż to jest plastik, ale takiego właśnie koloru innego trochę. No bo jest pokryty tą farbą fluorescencyjną. No i dobra. Zobaczmy, jak strzałka strzela. Pakujemy strzałkę. Strzałka nie strzela. No mechanizm jest zrypany. O! Strzeliło. Mechanizm po prostu tak działa trochę kijowo. Gdzieś tam trzeba... Ona zaskoczy, ale o, zaskoczyła. No i bach, strzela. Jakoś strzela. No i kolejną zdolnością naszego motoru jest ten przycisk z tyłu, który zwalnia te łańcuchy. Tak to wygląda. Zwalnia takie łańcuchy tutaj, mechanizm tych łańcuchów. Łańcuchy możemy sobie obracać. Potem je tutaj można zamontować, ale to trzeba posłużyć się trochę przyciskiem, żeby je tutaj zamontować. No i sobie jedzie nasz motor i pach. I ma takie, kurde, tutaj łańcuchy po bokach. Fajnie to wygląda. A, zaskoczyło. Dobra, i spróbujmy posadzić naszego John'ego Blaze'a. Może to być trochę trudne, bo jego kierownice są... Drążki kierownicze są troszkę inaczej. Nie wiem, czy on będzie dobrze to trzymał. Dobra. Prawą złapał, co z lewą. Z lewą gorzej. Z lewą gorzej. Trochę ten Johnny Blaze, pamiętam, że właśnie już był problem, jak go dostałem, że on coś kijowo siedział na tym motorze. Aczkolwiek da się to zrobić, no tutaj mówię, prawa łapie gdzieś, o. Tylko, że no buty, też jest problem tutaj z tymi butami, żeby zapiąć, bo od razu się odpina od kierownicy i w ogóle buty mają jakieś takie skomplikowane, że za duży jest ten pin, niż, a mniejsza dziurka i w ogóle nie można tutaj włożyć mu tego, tych butów w te piny. No dobra, tutaj złapał. Z lewą trochę gorzej, trzeba tam będzie wykręcić tą kierownicę, wygiąć. No i tutaj mówię, Johnny Blaze ma troszkę problem. Troszkę problem ma. Nie chce za bardzo na tym motorze siedzieć. Nie chcę też łapać tej kierownicy za bardzo. No, boję się tego zrobić, bo po prostu może się połamać ta kierownica. Coś tam pęknie i tak dalej, no ale prezentowało to by się następująco, tak o. Jakby trzymał tą kierownicę. Tutaj na szczęście chociaż tą prawą ręką trzyma. Tak nie do końca, ale trzyma. No i to tak wygląda. To tak wygląda, no trochę się przechylił, ale to dlatego przechylił się, bo nie można mu tych pinów tam włożyć w te stopy. No, zabawa nim by była problematyczna. To byłoby go, nie wiem, trzymać na tym motorze, żeby tego, żeby siedział. Coś tutaj nie bardzo z tym Johnnym Blaze'em. O, jeszcze wyskoczyło tutaj te ognie. Są montowane pod koła, o. No i oczywiście motor sobie jeździ. Tak się oto prezentuje ostatni z motorów Ghost Ridera, Johnny Blaze, na swoim, można powiedzieć, Harley'u. No i cóż, moi drodzy, tym akcentem, tym filmikiem żegnamy się z rokiem 95 i zaczynamy wkraczać w rok 96, w którym to 96 też był jakieś pewne zajebistości w dziedzinie, z dziedziny Marvela.
Rok 95 podsumowując był dość obfity, fajne figurki, fajne serie, fajne motory. Także no było grubo. No a niedługo zobaczymy, co tam się urodziło w 96. Mam nadzieję, że się ta recenzja podobała. Polecam ten motor, teraz jest mniejszy problem ze zdobyciem jego, a może Anusz wam się uda taki, że Johnny Blaze będzie dobrze na nim siedział niż tutaj u mnie. Trzeba byłoby to kombinować, jakbym pokombinował, pewnie by złapał tą drugą kierownicę, ale boję się, że te drążki mogą pęknąć. Pomimo, że są takie dosyć plastyczne, bo są z tego miękkiego plastiku, ale no ale wiadomo, no to już ma swoje lata. Swoje lata ma i to już jest takie, podchodzi nie pod zabawkę, a pod okaz kolekcjonerski. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w 96 roku. Cześć.